przepiękne. 64 prace zostało dostarczone na konkurs właśnie plastyczny pod tytułem Moje wymarzone Boże Narodzenie. Wielkie brawa dla was wszystkich, brawo! Wspomnę na samym początku i podziękuję za pomoc dla KGW Lesia Podlaska za przygotowanie pysznych pierniczków. Za chwilkę będzie można poczęstować się pierniczkami właśnie tutaj przygotowane przez KGW Lesia Podlaska. Wielkie brawa dla was dziewczyny, jesteście super. Ozdoby dmuchane przyjechały tutaj do nas też z daleka. Pan Paweł Rypina zawsze ma otwarte serce dla nas, nie tylko dla nas. Zawsze otwarty jest na pomoc wszelaką. Wielkie brawa dla Paweł, właśnie dla ciebie. Gold for you, najlepsza biżuteria. Zrobimy tutaj reklamę przedświąteczną. Zapraszam do właśnie do zakupów w sklepie, tutaj w Rywalu, stoisko z najlepszą, najpiękniejszą biżuterią. Perfurze. Słuchajcie, no i oczywiście gość specjalny. Przyjechał do nas tutaj z Zapomni, święty Mikołaj. Zobaczcie, uśmiechnięty, radosny, że mógł tutaj spotkać tak wspaniałe dzieci, grzeczne. Bo oczywiście w gminie Lesia Podlaska są tylko grzeczne dzieci, czy tak? Tak! Grzeczne czy niegrzeczne? Grzeczne! A powiecie, lubicie święta Bożego Narodzenia? Tak! Za co lubicie święta Bożego Narodzenia? Tak. Za co? Że można przyłapać Mikołaja. Że można przyłapać Mikołaja, za co jeszcze? Za to, że jest za to, że jest śledź na stole, ryba, tak? Za to, że jest dużo prezentów. Dużo prezentów, choinka, co jeszcze? Za to, że jest bardzo. Bartuszkan. I za to, że możemy właśnie przy stole takim właśnie świątecznym, wigilijnym spędzać czas z bliskimi. To jest właśnie chyba najważniejsze. No cóż, kochani, zobaczymy, kto zwyciężył chyba w tym konkursie, co? Jeszcze zdjęcia będzie można sobie tutaj zrobić z Mikołajem. Także chwilkę możemy tutaj zostać i nacieszyć się obecnością Mikołaja, bo przyjechał aż za Zapomni. Mikołaju, ciężka droga! Nawet nie chcę rozmawiać. Ciężka droga pewnie jest. Zachryp Mikołaj, bo bardzo zimno, prawda? Dzisiaj bardzo wieje tutaj. Bardzo dużo dzieci grzecznych dzieci. Uwaga, zaczynamy. Tak jak powiedziałam, 64 prace trafiło do Gminnego Ośrodka Kultury w Lesie Podlaskiej. Z tego bardzo się cieszę, że tyle osób wzięło udział w konkursie. Przewodniczącą tutaj tego konkursu i wybrała nagrody, prace najlepsze, pani Wiesia Kalicka. Dzisiaj jej nie ma, ale pani Wiesia Kalicka jest z zawodu plastykiem, więc wydaje mi się, że dokonała dobrego wyboru, choć mówię, nie było łatwo. W kategorii przedszkole wyróżnienie otrzymuje Franciszek Michałczuk. Czy jest Franciszek z nami? Wielkie brawa dla Franciszka. Franciszek, zapraszam Cię tutaj do nas. Mikołaj będzie tutaj wręczał oczywiście Ci dyplom i nagrodę Mikołajową. Tak, zgadza się. Aleksandra Grabiec. Zapraszam, Ala. Wielkie brawa dla Ani. Zdjęcie może jeszcze wspólne z Mikołajem, z dyplomem. Igor Bielecki. Igor jest z nami. Czy jest Igor Bielecki? Idzie Igor. Boi się trochę świętego Mikołaja pewnie. Ale Mikołaj jest tak sympatyczny, naprawdę. Mikołaj dzisiaj dobrze się wyspał, wypił dobrą kawę, naprawdę nie będzie krzyczał na nikogo. Zapraszam serdecznie, chodź Igor. Miłosz Rabiec. O, przepraszam, Grochowiec. Miłosz Grochowiec, czy jest? Miłosz? A jest
tutaj jest siostra, tak? Czy Miłosz grzeczny jest, powiedz mi to. Trzecie miejsce. Kornelia Wasilewska. Nie jest Kornelia. Czy Kornelia Wasilewska jest z nami? Jest. Też ma opory. Mama pewnie nas straszyła. To wina mamy, więc przyjdzie z mamą. Przyjdzie z mamą, zrobi zdjęcie. Drugie miejsce. Zofia Kowalska. Zosia, jest Zosia? Czy Zosia Kowalska jest? Jest Zosia, odważna. Chodź do Mikołaja. Zosia odważna. Bardzo piękny obrazek, został namalowany przez Zosię. Wielkie brawa dla Zosi. Pomacha dla mamy tutaj. Ada, i zdjęcie oczywiście. Ada, uwaga, uwaga, teraz będzie pierwsze miejsce w kategorii przedszkole. Otrzymuje, uwaga, uwaga, Alicja Wakulska. Wielkie brawa dla Alicji. Czy Alicja jest? Jest, to ta ważna, co dba o przygotowanie, tak? Kategorii klas 1-3. Wyróżnienie otrzymuje Maja Michaluk. Czy Maja Michaluk jest? Czy ty, Maja, jesteś grzeczna? Maja, powiedz, w której klasie jesteś? I w trzeciej klasie powiedz, czy jest łatwo, czy jest ciężko, jakieś problemy? A mama będzie wiedziała? Mama nauczyła tylko tego, tak nie wiem. Dobrze, wielkie brawa dla Maji. Brawo dla Maji. Drugie wyróżnienie otrzymuje Michalina Korbowie. Czy Michalina Korbowie jest? Wielkie brawa dla Michaliny. Piękny rysunek. Trzecie wyróżnienie otrzymuje Filip Maciejuk. Czy Filip Maciejuk jest? Filip! Eka jest. Jest Filip. Jest. Zapraszamy pana. Czy pan był grzeczny, panie Filipie? Był grzeczny? Tata mówi, że tak. Kolejne wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Marcel Wasilewski. Czy Marcel Wasilewski jest? Jest Marcel. Jest Marcel Wasilewski, idzie z mamą. Tak, leży. Brawo, Marcel! Super klasa, jeszcze. Trzecie miejsce. Iwan Olenko. Czy jest Iwan? Drugie miejsce, Michał Szpyruk. Czy jest Michał? Nie ma Michała. Pierwsze miejsce.
miejsce w kategorii klasy 1-3 otrzymuje Lidia Grochowiec. Litka, jest Litka? Nie! W kategorii klasy 4-8 wyróżnienie otrzymuje, tak jak już wcześniej tutaj powiedziałam, Julia Michal. Zapraszam Cię, Julka. Drugie wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Nikola Fory. Zapraszam Nikola. Trzecie wyróżnienie otrzymuje Blanka Sekuła. Ona jest bardzo grzeczna. Mikołaj, ona jest bardzo grzeczna. Jasne, to właśnie tak. Nie, że udział w oczach. Starała się. Brawo, Blanka. Starałaś się. No i oczywiście teraz będą nagrodzeni. Trzecie miejsce otrzymuje Oliwia Stawki. Jest Ola. Oliwia Stawki jest. Zapraszam Cię, Luka. Drugie miejsce w kategorii klasy 4-8 otrzymuje Kali Kamila Halimoniu. Brawo! Ta panna najgłośniej krzyczy. Gratulujemy. Żeby nie było. Żeby nie było tak łatwo, to prawa musi być. Pierwsze miejsce otrzymuje Julia Juźwia. Wielkie brawa dla Juźki. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom tego konkursu, bo to zaznaczę, że to jest druga edycja tego konkursu. Drugi rok spotykamy się tutaj na Skwerku, aby wspólnie razem świętować zbliżające się święta, zbliżające się Mikołajki. Dla pozostałych uczestników konkursu mamy oczywiście słodycze i oczywiście dyplomy. I pierniczki. Tak, KGW czeka tutaj na Was. Zaraz jak odbierzecie dyplom, pójdziecie do stoiska i poczęstujecie się pysznymi pierniczkami.